24 sierpnia w Rozkoszy odbyły się dożynki gminy Biała Podlaska. Dożynki rozpoczęła uroczysta msza święta pod przewodnictwem księdza Jarosława Grzelaka, proboszcza parafii Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Chrudzie. Wszystkimi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Następnie poczty sztandarowe, przybyłe delegacje z wieńcami, organizatorzy oraz goście w uroczystym korowodzie przemaszerowali na plac uroczystości dożynkowych. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie, już tym razem oficjalnie, na dożynkach gminy Biała Podlaska. Miło nam bardzo, że mimo takiej, a nie innej pogody zdecydowali się Państwo spędzić z nami to najważniejsze święto gminy Biała Podlaska. Zanim rozpoczął się ceremoniał dożynkowy, sekretarz gminy Biała Podlaska Grażyna Majewska oraz przewodniczący Rady Gminy Biała Podlaska Dariusz Plażuk powitali gości. Po powitaniu gości starości dożynek gminnych Bożena Kałabun oraz Leszek Biernacki wręczyli wójtowi gminy Biała Podlaska Wiesławowi Panasiukowi chleb dożynkowy wypieczony z tegorocznych zbiorów. Jako gospodarzowi tego terenu gminy Białej Podlaskiej wręczyć panu ten dorodny bochen chleba wypieczony już z tegorocznych plonów i życzyć sobie i nam wszystkim, aby tak jak dotychczas rządził Pan nim i tym chlebem i dzielił równo, mądrze i sprawiedliwe. Dziękuję bardzo. Przejmując z rąk starostów w imieniu rolników, polskich rolników, chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów, pochyliłem się nad nim, bardzo głęboko ucałowałem, bo jest tutaj zawarty trud polskiego rolnika. Tutaj jest pot, tutaj jest ten deszcz i będę starał się dzielić tym chlebem tak, aby nikomu nie zabrakło. Następnie wójt gminy skierował kilka słów do zebranych. Przyszedł mi dzisiaj zaszczyt wprowadzenia w ten nastrój dożynkowy. Więc moje wystąpienie będzie koncentrowało się tylko i wyłącznie wokół rolnictwa. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Tęskno mi, panie, pisał niegdyś Cyprian Kamil Norwid. Do dnia dzisiejszego
ten szczególny szacunek dla chleba wyróżnia nas pośród innych narodów. Siła tradycji, która co roku nakazuje nam dziękować za dar chleba, w wyjątkowy sposób uosabia się w uroczystościach dożynkowych. Dożynki już na trwałe wpisały się w tradycję gminy Biała Podlaska. To wspaniałe coroczne święto polskiej wsi i polskiego rolnika. Uroczystość dożynkowa jest dla wszystkich rolników jednym z najpiękniejszych dni w roku. To święto zebranych plonów, radości i odpoczynku po ciężkiej pracy. Stanowi ukoronowanie całorocznego rolniczego trudu oraz wyraz wdzięczności za obfitość daną nam przez naturę. To przede wszystkim forma uznania dla naszego rolnika za jego poświęcenie i umiłowanie ziemi. Takie święto jak dziś jest wspaniałym powrotem do tradycji. Środowiska wiejskie aktywnie uczestniczą w odtwarzaniu pieśni i obrzędów ludowych, zachowując dawne obyczaje dla nas i przyszłych pokoleń. Dożynki gminne to niewątpliwie wielkie wydarzenie w życiu kulturalnym mieszkańców naszej gminy. Takie dni to nasza historia, nasza odrębność narodowa, teraźniejszość i przyszłość. Dziękuję za piękne, misternie wykonane, okazałe dożynkowe wieńce, które są dowodem, że ziarna na nowy chleb i na nowy zasiew nie zabraknie, jak nie zabraknie nadziei i wiary na przyszłe plony. I tego pokoju możemy życzyć całej naszej ojczyźnie, naszej małej ojczyźnie, naszej gminie i nam wszystkim. Po przemówieniu wójta rozpoczął się ceremoniał dożynkowy, czyli prezentacja wieńców. W tym roku na dożynkach zaprezentowano ich aż 17. Wieńcu i niestety nie urodził się nam żaden malutki mieszkaniec. Ciebie gospodarzu serdecznie witamy, dożynkowy wieniec dzisiaj ci wręczamy. Przyjmij od nas darze ten wieniec pleciony, ładnie go uwiły ci boskie żony. Mój pan Janek na kołę, a pan nam wino na stołek. Mój pan Janek na kołę, a pan nam wino na stołek. O syna wyszedł młodzie, dożynkowy wieniec, godnie senie się my, bo my gospodynie ciężko pracujemy. To lud nasz wiejski, szczery, życzliwy i Bogu wierny i sprawiedliwy. Wieś nasza polska pełna uroku, coraz piękniejsza każdego roku. My, Jarzynki, wiemy, jakiej użyć mowy ciała. Wiemy, co na wójta pana Siuka działa. To jest, aha, gorący śpiew. To jest, aha, jarzmiński zew. Posłuchajcie wszyscy. Wszem, wobec i wszędzie, co to teraz dalej z Jarzminami będzie? Sołtysa nie mamy. Kiedy się go w końcu doczekamy? Kwiatami barwnymi. Ogród działkowy Piotruś jest utytułowany. W ubiegłym roku zajął pierwsze miejsce w Polsce.
Liczba działek 436. Dziś mamy dożynki, gospodarzy święto, bo już w naszej gminie w Boże spórstwo mięto. Zebraliśmy z pola wszystko, należycie gospodarzu gminy, teraz nas przyjmijcie. To święto, czas swawoli, dziś rolników serce boli. Ciężkie naszły czasy, brak w kieszeniach kasy. Rok ten był szczególnie srogi, musiał rolnik iść na drogi. Białoruskie dziki wlazły w szkodę, rozłożyły na łopatki polską trzodę. Wilczyn liczy 188 mieszkańców, sołtysem wsi jest pani Irena Wołowik. Po prezentacji wieńców wystąpili i przybyli goście. Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Albin Mazurek, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, odczytał list od wojewody lubelskiego Wojciecha Wilka, natomiast Sławomir Maleszczuk, kierownik zespołu doradztwa rolniczego w Grabanowie, odczytał list od marszałka województwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego. Ileż tutaj piękna, ile tutaj ludzkiej pracy, ile tutaj ludzkiej pomysłowości, a wszystko to płynące z serca. I przede wszystkim chciałem pogratulować tej gminie, w której demografia jest bardzo złożona, bo niedługo rolnicy będą tutaj mniejszością, że potrafią sięgać do korzeni kultury, zwyczajów, obyczajów, po to, żeby dzielić się z innymi. I za to chciałem wam wszystkim serdecznie podziękować. Nie byłoby tych osiągnięć, nie byłoby tej atmosfery, którą dzisiaj tu obserwujemy na dożynkach, gdyby nie było wzajemnego zaufania, zrozumienia. Ważnym momentem było wręczenie przedsiębiorcom wyróżnień ministra gospodarki, wicepremiera Janusza Piechocińskiego. Dyplomy ministra gospodarki otrzymali Krzysztof Ajzyk i Andrzej Prudaczuk, przedsiębiorstwo usługowo-handlowe INSAT, spółka cywilna, Wiesław Harasimiuk, przedsiębiorstwo budownictwa drogowego Tredrom, spółka ZO, Krzysztof Laszuk, przedsiębiorstwo usługowo-handlowe Agrotechnika, Stanisław Filipek, Wostim, spółka jawna, Marian Wojtuk, Transbet, Eugeniusz Izdebski, przedsiębiorstwo wielobranżowe Budomek, spółka ZO oraz Leszek Choreglat, przedsiębiorstwo robót drogowych SA. Podczas dożynek również uroczyście przekazano decyzję ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcyjnego, produkcję zabawek z zapleczem w miejscowości Woskrzenice Duże w firmie Polesie Poland. Nowa firma wręczyła również zabawki dzieciom z punktu przedszkolnego w Dzieciborze Dużym.
Państwo, chciałem podziękować szczególnie tutaj wójtowi, bo wspólnie, naprawdę bardzo sprawnie tą całą procedurę przeszliśmy. Wiem, jak to w innych gminach się dzieje, to trwa nieraz latami. Tutaj jednak wójt postarał się bardzo dobrze, sprawnie. Mamy praktycznie już możliwości obiegania się o pozwolenie na budowę, które mam nadzieję w przeciągu miesiąca uzyskamy. Honorową odznakę za zasługi dla gminy Biała Podlaska otrzymali ksiądz Bogusław Michalak, Ewa Piętka, Stanisław Pikulski, Janusz Juchimiuk, Ireneusz Halecki, Tadeusz Twardowski, Maria Klimiuk, Waldemar Danieluk, Czesław Pikacz, Elżbieta Artymiuk oraz Jan Siłakiewicz. Święto plonów to doskonała okazja dla wyróżnienia rolników, którzy pomimo trudnych warunków prowadzenia działalności rolniczej wyróżniają się zapobiegliwością, umiejętnością przewidywania i dostosowania produkcji rolnej do potrzeb rynku. Podczas święta dożynek zaprezentowano rolników z tych miejscowości gminy, które są gospodarzami tego święta. Dzisiaj jest święto gminy Biała Podlaska. Żniwa zakończyły się sukcesem, mamy ufite plony, ominęły nas gradobicia. Ominęły nas różne kataklizmy, spichrze mamy pełne. Jedynym mankamentem lub rozczarowaniem rolników to są ceny, właściwie ich brak. Dzisiejsze święto gminne dożynki to nic innego jak podziękowania rolnikom za ich ciężką pracę, za ich trud włożony w wysiłek wyprodukowania tego symbolicznego chleba. W tym chlebie dzisiaj, którego przyjąłem, pokłoniłem się bardzo gorąco nad tym chlebem. Tam jest to symbolika wyrażona w trudzie, harcie tego rolnika, który naprawdę ciężko pracuje i nie zawsze ma uznanie. Dlatego też to święto gminne ma pokazać, że my, samorządowcy, my, polscy rolnicy, powinniśmy się sami szanować. I to jest wielkie podziękowanie i ukłon w stronę rolników. Nie tylko w stronę rolników, bo także i